Dzień dobry, witam Was w Bankowej Pracowni i na stronie PowerPoint Polska. Dzisiaj film, który obiecałam Wam już dawno temu. Pokażę Wam, w jaki sposób pomalować buzię i pomalujemy sobie ją na dwa sposoby. Pokażę Wam, w jaki sposób korzystać z płynnych farb gotowych kolorów albo w jaki sposób sobie je stworzyć oraz jak pomalować główkę pomalowaną wcześniej ciemnym utwardzaczem i wykończyć ją w technice suchego pędza. Może najpierw zaczniemy od przygotowania bazy i pomaluję główkę utwardzaczem. Nabrałam tu czarnego utwardzacza z odrobiną wody na pędzlu. Tutaj muszę tylko taką uwagę zwrócić, że troszeczkę mogą być kolory przekłamane na tym filmiku, dlatego będę mówić, jakie kolory dokładnie używam, żeby nie było później wątpliwości, jakbyście chcieli powtórzyć. Teraz malujemy czarnym utwardzaczem. Jeśli nam coś się ślizga, zjeżdża, to musimy poczekać, aż warstwa wyschnie i dopiero będziemy kładli kolejną, gdyż będziemy sobie ją po prostu ścierać. To musimy poczekać, żeby ta warstwa wyschła, bo jak już widzicie, z każdym pociągnięciem sobie ściągam ten utwardzacz. On musi dosyć dobrze wsiąknąć w podłoże. Nie radzę Wam namaczać odlewu gipsowego. Robię odlewy, jestem producentem, dlatego wiem, że każde zmoczenie takiej główki osłabia jej strukturę. I dlatego jeśli ktoś ma, jeszcze nie ma doświadczenia, że tak powiem, w pracy z główkami, I ma jeszcze takie te ruchy dosyć mocno nieskoordynowane być może, czasami może dojść do uszkodzenia takiego odlewu. Możemy sobie albo uszkodzić nawet paznokciem nos, gdzieś zarysować dosyć głęboko tą buźkę, bo gips najzwyczajniej w świecie staje się miękki, no, zwilżony. Już nie bardzo mam jak trzymać, więc tutaj ten dół jest mało istotny. Za chwilę zacznę drugą warstwę. I wracamy do odlewu, do twarzy. I teraz podmalowujemy te szczegóły, które wcześniej gdzieś nam pozostały niedomalowane. Na razie te rysy twarzy robią się takie obłe, ale utwardzacz będzie sekł i będzie się obkurczał, dlatego spokojnie te rysy po wyschnięciu wyjdą z powrotem. Musimy pilnować, żeby domalować specjalnie, szczególnie pod tą linią tutaj włosów, pod nosem, gdzie są dziurki i pod powiekami. Ja już czuję, że mi się zaciąga troszeczkę ten utwardzacz, więc zbliżyłam wodą, żeby nie wprowadzać już jego za dużo, żeby faktycznie te rysy twarzy nam się nie rozmyły za mocno i w tym momencie wygładzam, jak widzicie, te wszystkie moje pociągnięcia pędzla. Wygładzam już tylko pędzlem z wodą. Ja pracuję na moich główkach odpadowych, które używam właśnie do takich tutaj ćwiczeń, że tak powiem, i różnych nagrań, dlatego gdzieś między w malowaniu mogą być jakieś uszkodzenia, uszczerbki, które są na tych główkach. O, już sobie zaczynam ściągać, więc może już poczekamy. I teraz tak, najważniejsza była twarz. Tutaj i tak pójdzie później pigment, więc na tym etapie skończymy. Główka będzie sobie schła. A ja przejdę do malowania głowy farbami akrylowymi płynnymi. Przejdziemy teraz do malowania odlewu płynnymi farbami akrylowymi. Ja tutaj posłużę się farbami, głównie farbami Cadence Multisurfaces. Są to farby o bardzo dobrym kryciu, o
dobrej przyczepności i nie musimy traktować naszej bazy tutaj jakimiś podkładami dodatkowymi. I każdy gdzieś, kto zajmuje się rękodziełem, malarstwem, ma w swoim zestawie co najmniej farby w kolorach podstawowych. I ja tutaj użyję białego, żółtego i czerwieni. Pokażę Wam, w jaki sposób domieszać kolor cielisty. Oczywiście my możemy skorzystać z gotowych już odcieni, bo te farby akurat dosyć bogatą mają tą kolorystykę i na pewno byśmy coś wybrali gotowego, aczkolwiek tutaj myślę, że możemy stworzyć kolor bardziej wiarygodny rzeczywistemu koloru ciała. I tak, bazujemy na bieli, dodajemy odrobinę żółtego koloru i ja tutaj już troszeczkę wymieszam ten kolor z rozmachem, bo musimy zrobić taki zapas tej farby, aby starczyła nam na pomalowanie całego odlewu. Akryl ma to do siebie, że schnie i ciemnieje, dlatego ciężko byłoby nam pracować partiami, żeby to domieszać w jednolicie. Nie, będziemy wtedy mieli problem ze złapaniem tego samego odcienia, więc ja już wolę sobie przygotować większą partię tej farby. Na razie, jak widzicie, głównie mieszam tutaj kolor żółty z bielą i za chwilę troszeczkę czerwieni. Za momencik zobaczymy na odlewie, jak ten kolor wygląda. Jeszcze troszeczkę żółci dodamy, aby nie był zbyt różowy ten kolor. Może jeszcze kapkę bieli. I myślę, że ten kolor już będzie wystarczający, zbliżony jest do takiego koloru cielistego, a jak wyschnie, zobaczymy efekt końcowy. A teraz nadmiar farby wytrę sobie z pędzelka. I możemy przejść teraz do malowania naszego odlewu gipsowego. I tak. Dosyć dokładnie pokrywamy naszą twarz. Możemy wjechać sobie tutaj na linię włosów, niczemu to nie przeszkadza. Później tak kolor włosów nam pokryje ten kolor cielisty. Dokładnie malujemy pod oczami, pod brodą. Musimy pomalować szczelnie, gdyż jak mówiłam, później będziemy troszeczkę poprawiać te rysy twarzy, uwidaczniać się, kontrastować przez użycie patyny. I wtedy patyna nam się w takie miejsca mocno wedrze, że tak to powiem. Myślę, że o, tu pod brodą, jeszcze w kącikach ust, pod nosem. To są właśnie takie miejsca, które ciężko domalować. Myślę, że już wystarczy i teraz pomalujemy resztę naszego odlewu. Ja włosy sobie tutaj podaruję, tylko korpus pomaluję. To są główki odpadowe, więc tutaj gdzieś pewne uszczerbki mogą być bardziej widoczne. No i za chwileczkę, to są farby dosyć szybko schnące. I za momencik już będziemy mogli wkraczać do pracy na twarzy. Tak wygląda pomalowana buźka. Jak widzicie, jest ona dosyć taka mdła, jednostajna, że tak powiem, jednorodna. Nie ma tutaj widocznych rysów twarzy, nie widać tam dokładnie oczu. I za moment to zmienimy, tak? Będziemy pracować patynami. Pędzelek odkładamy. Przygotuję sobie troszeczkę brązowej patyny. O kurczę. Pochlapało się, ale właśnie te farby mają to do siebie, to co mówiłam, że dosyć szczelnie nam pokrywają tą strukturę gipsu. Tutaj
troszeczkę za świeża farba, bo się starła, ale to nic nie szkodzi. Ale usunęłam patynę tak, bez szkody, nie wgryzła mi się, nie zmieniła mi koloru gipsu. Ok, może tak, farba już nam nie będzie potrzebna. Teraz przechodzimy do podmalowania oczu patyną i wszędzie tam, gdzie są miejsca zacienione, tak? Czyli linie włosów zaznaczamy sobie pędzelkiem z patyną. Wokół oczu, tak? Wzdłuż nosa. Usta. I za pomocą bawełnianej zwilżonej ściereczki zdejmujemy nadmiar patyny. Tam, gdzie ewentualnie właśnie jakieś niedomalowania były, to ta patyna bardziej wsiąknie i będzie to widoczna. I tutaj właśnie to, o czym mówiłam, jest widoczne w rogu, w kąciku oka. Ale tutaj niczemu to nie szkodzi, za momencik sobie wyciągniemy to. Tam, gdzie jest trudno, miejsca są trudno dostępne do wytarcia ściereczką na palcu, to możemy sobie spokojnie pędzelkiem troszeczkę tej patyny wyciągnąć, tak? No i coś takiego mamy. Tutaj gdzieś mam jeszcze troszeczkę tej farby cielistej. Wezmę sobie troszeczkę i dokonam tego retuszu w rogu, tak? Tam, gdzie ta patyna za mocno nam weszła. No i mamy już, że tak powiem, ten kolor tutaj zatuszowany. I teraz tak, ja to podmalowałam patyną w kolorze brązowym, no ale miejsca zacienione to nie jest tylko jeden kolor, że tak powiem, brąz, bo to też są kolory na przykład niebieski, tak? Zieleń i tak dalej. Cień po prostu to nie jest farba stópki, tylko to jest składowa wielu innych kolorów, dlatego ja, żeby wzmocnić ten efekt, troszeczkę dodam sobie patyny w kolorze niebieskim i do brązu ją wprowadzę. Przy linii włosów. W kącikach ust, tak? No i ponownie zwilżoną ściereczką zmywamy nadmiar patyny. I ten cień tego koloru troszeczkę już nam zostanie, prawda? Podkreślając właśnie te rysy twarzy, tak? I zobaczcie, że twarz robi się bardziej widoczna, nie jest taka jednolita, jak była przed chwilą. Tutaj włosy za moment pomalujemy kolorem brązowym, więc wszystko nam się to wyrówna. A naturalnie gdzieś na tej twarzy powstał cień, tak? I teraz ponownie wrócę do tego do koloru cielistego, może niepotrzebnie sobie to troszeczkę tak już zapaćkałam, no ale to i tak skorzystamy. I teraz tak, do koloru bazowego dodamy troszeczkę więcej czerwieni i zrobimy, przyciemnimy przynajmniej tą buzię wokół tutaj, ten kontur twarzy troszeczkę takie nadamy ciemniejsze. I jak widzicie, jest to, ten kolor za bardzo różowy, więc może troszeczkę dodamy pomarańczu. I tym kolorem wyjdziemy jak policzki, tak? Tam, gdzie zazwyczaj nakładamy róż, żeby podkreślić kości policzkowe, tak? Więc wokół buzi, troszeczkę tutaj pod brodą, pod linią włosów nakładamy ciut ciemniejszy kolor.
To gdzieś nam podkreśli kształt. Tym kolorem możemy już wejść też na usta. Powoli kolor ust będziemy nakładać. Są jeszcze one dosyć mocno blade, więc wprowadzimy teraz koloru. Czerwień mieszam z pomarańczowym, żeby też te usta nie były za bardzo krzykliwe, co się często wam zdarza przy aniołach, że czasami widać tylko usta. Jak widzicie, ten kolor jest taki pastelowy, delikatny, tak? Jak troszeczkę podeschnie, ja troszeczkę patynę wprowadzę pomiędzy górną a dolną wargę, żeby tak zdecydowanie było widać te usta rozdzielające się, tak? Te wargi. I troszeczkę więcej tego koloru damy na policzki, tak? Może ciut na górne powieki. Możemy też sobie przyciemnić linię nosa z boku, tak jak robimy klasycznie makijaż, tak? A kolory rozświetlające są na czole, wzdłuż wyszczuplająco, jak położymy jaśniejszy kolor na wzdłuż nosa i troszeczkę na brodę, więc tu bardziej jasny kolor, tak? Stosujemy na powiekach troszeczkę. I za moment, że tak powiem, przejdziemy do kolejnego etapu. Teraz zrobimy już bardziej precyzyjnym pędzelkiem, to jest taka zeróweczka. Zrobimy rzęsy i brwi. I do tego użyjemy kolorów, w których planujemy zrobić włosy, żeby to było spójnie, tak? Jeśli robimy włosy czarne, ciemnobrązowe, to używamy tych kolorów. Jeśli robimy włosy na przykład rude, to również w tym samym kolorze robimy brwi i rzęsy. No, a ja teraz już z tego koloru myślę, że nie będziemy korzystać i wybiorę ciemny brąz. Tu akurat nie mam Skadensa, więc kolejna marka, którą używam, to są farby Reeves. No i czerń Skadensa. Mieszam te dwa kolory z przewagą brązu, żeby też zbyt mocny kontrast nie był pomiędzy kolorem skóry. O, tu już sobie pobrudziłam niestety odlew, ale to nic. I tak, jak mamy wystające powieki, to pędzelek łatwo nam poprowadzić, bo opiera nam się on właśnie o tą krawędź odlewu. No i teraz wchodzimy z malowaniem brwi. To jest być może, jak ktoś nie ma wprawy, wydaje się trudne. Jeśli chodzi o tą bazę, którą zrobiliśmy podkładową też z farby Kadensa, tutaj nie ma problemu, jeśli nam coś nie wyjdzie w pierwszym etapie. Zaraz wam pokażę. Zrobimy, dajmy na to, coś mi się wyjechało, tak? W tym momencie zwilżoną ściereczką spokojnie mogę sobie usunąć bez ścierania koloru twarzy. Właśnie mam ten czas na pracę z tą farbą i nie boję się, że coś mi nie wyjdzie, bo mam ten czas na naprawienie swojego błędu. I jak widzicie, jest już, mam już te brwi, mam rzęsy, no one są dosyć takie, troszeczkę brązu nałożę, dosyć wyszły ciemne, dlatego też ciemne za moment będą włosy. Przejdziemy do większego pędzelka, żeby było szybciej, również dołożę jeszcze brązu, żeby to nie było taka, nie było taka czysta czerń. I malujemy teraz włosy, tak? Teraz pokażę wam, jak to wycieniować, gdyż włosy też nie są jednym zwartym kolorem, tylko gdzieś tam te pasma się mienią nam tych włosów, tak? Więc dlatego mieszamy sobie te dwa kolory. Jak widzicie, farba jest bardzo ładnie kryjąca. Dobrze dopigmentowana. Ładnie wchodzi w te wszystkie szczegóły. Jedynie co, to musimy tutaj zadbać o większą precyzję przy linii twarzy, tak? Żebyśmy za bardzo tej główki, no, nie zamalowali, bo
O właśnie, z takim rozmachem jak ja to zrobiłam. Ale mnie to nie przeszkadza. Ja się nie boję. O, nawet sobie coś pomalowałam bardziej na nosie. Przez nią uwagę. O, i zobaczcie, jak fajnie usunęłam zabrudzenia. No tutaj troszeczkę, o. I poprawiamy grzywkę. Muszę się przyłożyć bardziej, żeby nie psuć sobie pracy. Jak widzicie, tam gdzie mamy te wypukłości, ja staram sobie opierać pędzel o nie, żeby właśnie uniknąć tego wjeżdżania na tą twarz, jest to łatwiejsze. Ok, i można powiedzieć, że o, jeszcze tutaj kilka nam drobnych niuansów zostało i poprawimy. I to co mówiłam, na razie mamy taką dosyć zwartą kopułę, że tak powiem, na tej głowie, więc przydałoby się troszeczkę zróżnicować te włosy, zrobić takie przecierki, tak, żeby były pasemka. Ja sobie troszeczkę wycisnę do tego brązu, może tak, koloru pomarańczowego. Może nawet troszeczkę bieli. I zobaczycie, teraz naprzemiennie będę te kolory wprowadzała na włosy. Będę starała się tą farbę troszeczkę przetrzeć, żeby nie było jej za dużo na pędzlu. I tak, jak widzicie, mamy zwarty ciemnobrązowy kolor, tak? Wymieszany z czerni i właśnie z tego brązu, więc w tym momencie wchodzimy troszeczkę z takimi refleksami. Ja brąz rozjaśnię sobie troszeczkę z dodatkiem pomarańczą, żeby wszystko mi było w tym samym odcieniu, tak? I teraz właśnie zaczynam delikatnie, tak jakby miziać te nasze grzbiety, tak? Te główki. To jest być może mało jeszcze widoczne, o. Ale zaczyna nam się ta farba, że tak powiem, uprzestrzeniać nam troszeczkę te pasma włosów. Troszeczkę więcej pomarańczowego może dodam z bielą. O, specjalnie to rozjaśniłam, żebyście zobaczyli, o czym mówię. Zobaczcie. Nie jest to wtedy taka zwarta struktura tego włosa, tylko widać pasemka na ciemnej bazie, tak? Pasma właściwie tych włosów, nie pasemka. I tak jak w technice suchego pędzla, staram się nie mieć za dużo tej farby na pędzlu i cieniować te włosy w przeciwnym kierunku do układania się tych pasm. No, troszeczkę to będzie trudniejsze tu w tym przy szyi, tak? A z powrotem przejdziemy może. O. I teraz ta farba dosyć mocno taka wydaje nam się matowa, więc z powrotem możemy troszeczkę tego brązu włożyć. I on już będzie na tym jaśniejszym podłożu dosyć bardziej intensywny, tak? Nie ma takiego dużego kontrastu. I gdzie niegdzie, tak? Przecieniować i to nam wzbogaca po raz kolejny te pasma włosów. Są bardziej zróżnicowane, nie takie zwarte. Może troszeczkę jeszcze tutaj zrobimy, żeby tak to odcięcie tej linii twarzy nie było zbyt mocne.
I w tym momencie, jak widzicie, mamy włosy, które są przecieniowane, niejednorodne w kolorze, tak? Nałożyliśmy tutaj trzy różne kolory, czarne, troszeczkę brązu i ten brąz jeszcze troszeczkę, że tak powiem, był mieszany z pomarańczowym, tak? I w tym momencie tu te wszystkie niedociągnięcia, zobaczymy, czy jeszcze zwiężoną szmatą. Się usuwa, no może nawet za bardzo. No ale to już fragmentycznie sobie naniesiemy do poprawki, tak? Tu już dołu nie poprawiam, zawsze możemy przykryć to już tkaniną, bo zazwyczaj tak jest, że korpus dosyć głęboko mocujemy, że tak powiem, w folii aluminiowej i taśmie malarskiej, tak? No ja tu gdzieś wyrównam sobie tak pirazy drzwi. O! I to już jest na gotowo pomalowana główka. I za moment przejdziemy do techniki suchego pędzla. W czasie, gdy malowaliśmy farbami płynnymi główkę, wysechł nam on pomalowany już odprowadzaczami. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób wykończyć ją w technice suchego pędzla. Zasadniczo będą te główki finalnie się różnić od siebie i sobie sami wybierzecie później sposób malowania tej twarzy. Być może będzie to zależne od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Ja akurat preferuję pracę z utwardzaczami ciemnymi, dlatego nie lubię sobie pracy dzielić i jeśli już pracuję na ciemnym utwardzaczu, żeby było łatwiej mi, główkę też najczęściej maluję czarnym kolorem, żeby nie było, że muszę izolować ją z folią aluminiową czy tam folią stretch, gdy czasami nam się to odparza, zrywa i wprowadza dodatkowo, że tak powiem, dodatkowy czas pracy. Więc żeby uprościć, przyspieszyć sobie, pracuję od początku do końca na jednym kolorze utwardzacza. Dobrze, żeby nie przedłużać, kolorem bazowym będzie biel i lakier Josefina królowy. I teraz tak, zwilżamy pędzel lakierza i wbijamy biały pigment. Ponieważ to jest technika suchego pędzla, staram się jak najwięcej tego pigmentu ściągnąć na ręcznik papierowy i zawsze gdzieś na ręce sprawdzam, czy to już jest ten moment, że mi nie marzę, tylko właśnie tak pudruję, że tak powiem, tą rękę. I teraz wchodzimy na odlew gipsowy i we wszystkich kierunkach ocieram tą twarz tym pigmentem, tak aby pokazały się rysy twarzy. Na razie wygląda to dosyć upiornie. I jak widzicie, najwięcej pigmentu zostaje na tych bardziej wystających częściach twarzy, tak w naturalny sposób powstają cienie. Po prostu tam nie dochodzi nam pędzel z pigmentem, tak? W ten sam sposób możemy pomalować sobie już korpus i nie dodaję na razie lakieru, tylko sam suchy pędzel, znaczy suchy pigment. Staram tą główkę odwracać się w każdym kierunku. Widzę, że już pigment nie ma takiej przyczepności do pędzla, więc za chwilę znowu będę musiała troszeczkę lakieru nałożyć. Ponownie pigmentu i nadmiar ścieramy. O. Ryzykowne jest zaraz po dodaniu lakieru wejść na twarz z tym pigmentem, więc ja sobie gdzieś tam ten korpus przetrę i w tym momencie pozbędę się tak czy tak nadmiaru tego lakieru.
I tak jakby omiatam tym pędzlem z pigmentem tą główkę, tak? Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że zacznie nam się ścierać z powrotem ten kolor, tak? Czyli z powrotem te połacia ciemne zaczną wychodzić, w tym momencie musimy poczekać, aż przeschnie troszeczkę ten lakier, bo być może już mamy za dużo warstw, które się po prostu rozpuszcza już. Nowa, świeża warstwa rozpuszcza tą, która nie doschła wcześniej, tak? Znowu będę przyciemniać buzię, przyciemniać, właściwie rozjaśniać bardziej. Dodając coraz więcej pigmentu. I zobaczcie, jak cień nam się układa w naturalny sposób na główce. I to jest taki efekt troszeczkę postarzania tego odlewu, który czasami właśnie jest, że tak powiem, efektowny w pracy końcowej, tak? Ja teraz powoli będę wchodziła w kolor. Ja, by uzyskać cielisty kolor, troszeczkę dodamy sobie żółtej ochry. Zawsze dodać jeszcze jakiegoś koloru, który będzie bardziej taki różowy. Ja dodam tutaj akurat terakoty, taki bardziej ceglasty ten kolor. Czerwień by była znowu za czerwona, że tak powiem, za różowa w efekcie. I teraz tak, znowu troszeczkę lakieru, dodaję ochry, znowu bieli. I wchodzę z tym kolorem, tak, na odlew. Żeby nie był za żółty momentami, znowu dobijam bieli. No i żeby, tak jak wspomniałam, był ten kolor, ten taki bardziej cielisty, za moment wyjdziemy z terakotą, tak? Czyli znowu dobieli troszeczkę terakoty, troszeczkę ochry, no i zdecydowanie troszeczkę więcej lakieru, tak aby powstał ten kolor docelowy. Myślę, że już ten kolor jest teraz zbliżony, więc nadmiar znowu zostawiamy pigmentu na ręczniku papierowym i w tym momencie tak jakby omiatamy tą twarz pędzlem, zostawiając już ten kolor właściwie wymieszany. Staramy się już to robić, oj, dosyć dokładnie, więc ja obracam tą główkę pod różnymi kątami, tak aby jak najdokładniej wbić ten kolor i żeby tylko gdzieś tam na brzegach pozostały te cienie, tak? Bliżej ust, tutaj nosa. Troszeczkę więcej już lakieru mam na pędzlu. Wracam troszeczkę bardziej do terakoty. O. O. I tu już dosyć mocniej maluję ten korpus, ale uważam, żeby nie zatrzeć tych rysów twarzy, tak? Za bardzo. Tutaj jest zdecydowanie dużo już lakieru, to zobaczcie, jak się marzę, tak? Już się maluje tak jak płynną farbą, tylko z troszeczkę gorszym kryciem, nie? Więc może odpuścimy, niech to przyschnie. Tutaj, gdzie tego lakieru było zdecydowanie mniej, ta główka lepiej wygląda. I teraz tak. To, co wyróżnia ten sposób malowania twarzy, to jest to, że my tak naprawdę nie musimy już działać tutaj patynami, gdyż te cienie powstały nam w sposób naturalny, tak? To są takie naturalne nie do malowania pędzlem. I ponownie będziemy teraz malować, robić makijaż, tak? Malować
wstrzęsy, brwi i usta. Ja tutaj już skorzystam całkowicie z pigmentów suchych, ciemny brąz i jasny brąz. I jasnym brązem też potraktujemy włosy. Troszeczkę rozjaśnimy w porównaniu do wcześniejszego przykładu. I teraz tak. Teraz rozrabiamy kolor jasny brąz i ciemny brąz lakierem, tak? I malujemy rzęsy i brwi. Tak jak we wcześniejszym przypadku, opieramy sobie pędzel o powiekę wypukłą. Więc można powiedzieć, że to jest o tyle łatwe, że rzęsy tutaj nam się malują same, tak? Teraz będzie gorzej już z brwiami. To już wymaga od nas troszeczkę większej precyzji, gdyż tak jak ładnie nam się ścierało na podkładzie z farbami kadencji, jak malowaliśmy, to tutaj już nie jest to takie proste. Ewentualnie możemy zamalować z powrotem pigmentem, tak? To już wymaga większej, że tak powiem, precyzji od nas. Jak widzimy, z jednej strony troszeczkę te rzęsy za bardzo nam tutaj wyszły, więc ja sobie troszeczkę zdejmę nadmiar, dodam troszeczkę więcej wody i ściągnę. I w tym momencie nałożę troszeczkę terakoty, wymieszam z kolorem ochry i malujemy usta. Kolor jest dosyć intensywny, więc jeśli dla mnie jest zbyt intensywny, więc sobie ponownie dodam troszeczkę białego pigmentu i pójdę bardziej w ten kolor cielisty, który mi troszeczkę zgasi ten kolor tych ust. No, może teraz znowu za białe wyszły. Tutaj pole manewru pigmentami jest dosyć spore. Możemy powtarzać te czynności kilka razy do uzyskania efektu, który nas gdzieś tam zadowoli, tak? Troszeczkę ocieplimy policzki tym samym kolorem, co malowałam usta, tylko nieco rozjaśnionym. Nałożę troszeczkę tego pigmentu terakota zmieszana z ochrą na boki. Możemy palcem sobie troszeczkę takie wbić, tak, żeby to przejście było takie delikatne. Może troszeczkę zaróżowimy górę policzki. I można powiedzieć, że twarz mamy już pomalowaną, tak? Bez użycia patyn uzyskaliśmy tutaj te efekty zacienione, te fragmenty twarzy. I teraz przejdziemy do malowania włosów. I również w technice suchego pędzla, ja już wezmę troszeczkę większy pędzel i będę posługiwała się tutaj tymi pigmentami, co użyliśmy do malowania brwi i rzęs. Sobie troszeczkę będę mieszać te wszystkie kolory. Tu już będzie w tej technice troszeczkę trudniejsze malowanie, gdyż bardziej większe prawdopodobieństwo jest pobrudzenia sobie twarzy. Ja teraz dosypię sobie brązowego pigmentu. Nawet już sobie bardziej pobrudziłam, ale o.
I tutaj już nie malowałam czarną farbą, tylko zostawiłam w naturalny sposób ten utwardzacz czarny, tak? Który gdzieś tam przebiłam spod spodu. A tylko ten brąz nakładam na te jaśniejsze, podbite bielą tutaj fragmenty, tak? Te pasma włosów. Możemy sobie troszeczkę wbić ochry tutaj. Zobaczcie, to jeszcze dodatkowo nam gdzieś wzbogaci tą kolorystykę włosów. Dodałam trochę bieli, żeby to troszeczkę rozjaśnić. Jak będzie za jasno, zawsze możemy dodać znowu ciemnego koloru. O. Włosy stają się bardziej wyraźne. I tu musimy uważać przy linii twarzy. Jak przesadzimy, to będzie już gorzej z poprawkami. No właśnie, buźkę sobie już gdzieś pobrudziłam, ale to nic nie szkodzi. Zaraz zobaczymy, czy da się to jeszcze usunąć, ale tu jest bardziej już matowa ta farba, więc gorzej schodzi. O, jak widzicie, już niekoniecznie, no ale mamy jeszcze ten kolor wymieszany na papierku, więc z powrotem wrócimy do bieli, ochry. O. I ponownie gdzieś te zabrudzenia możemy sobie poprawić. No to już wymaga niestety większej wprawy, może i doświadczenia w malowaniu. No, a my poprawiliśmy sobie nasze niedociągnięcia. No i teraz z powrotem postaram się już bardziej precyzyjnie dołożyć pigmentu. Wrócę troszeczkę do jasnego brązu i troszeczkę dodam ochry. I z powrotem te krawędzie postaram się rozjaśnić. O. Żeby właśnie nie wyszła taka czapa z tych włosów, tylko żeby one były takie mieniące się, tak? Możemy jeszcze trochę więcej bieli dodać z ochrą. O! I teraz to zdecydowanie, tak? Tutaj nam troszeczkę ta farba już podeschła, jak widzimy, jeszcze gdzieś spod spodu nam wyszło, że tak powiem, to moje takie zamazanie, tak, tą mazę, więc ja ponownie naniosę tego cielistego koloru na to czoło, tak? I trochę ciemnego tutaj pod linię włosów. I można powiedzieć, że już na tym etapie możemy zakończyć. Jeśli chcecie tak bardziej intensywnie tym pigmentem popracować, to możecie więcej, że tak powiem, go nałożyć tutaj na korpus czy na twarz. A ja teraz Wam pokażę, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma sposobami malowania twarzy. Zobaczcie, mamy dwie główki, ta po prawej jest zdecydowanie jaśniejsza, gdzie nie przebija ten kolor utwardzacza, ten kolor bazowy. Z lewej strony ta główka jest zdecydowanie ciemniejsza, ale naturalniej mi się wydaje, że wygląda, że te kolory się gdzieś ze sobą spajają w taki naturalny sposób. Ta główka wydaje się zbyt taka, że tak powiem, porcelanowa, taka typowo, że tak powiem, lalka, tak? Więc tu te dwa sposoby dają nam dwa różne efekty, a to, który wybierzecie, tak naprawdę zależy od tego, jaki efekt Wy chcecie osiągnąć, jaki Wam bardziej pasuje do charakteru pracy.
Tutaj ten efekt na ciemnym utwardzaczu ja zastosowałam już w kilku swoich pracach i zaraz Wam jeszcze tu pokażę. Znacie z mojej strony pracę figurkę kobiety ciężarnej z dzieckiem i w ten właśnie sposób wykończyłam też tą twarz, tą buzię. Ona cała była zrobiona na ciemnym utwardzaczu, intensywnie wykończona pigmentami i zobaczcie, w naturalny sposób gdzieś pojawiają się te krawędzie wokół ubrania, w zagięciach włosów i to ze sobą gdzieś tam harmonizuje, dające cienie. Tutaj troszeczkę więcej było pod kolor ubrania tego pigmentu rdzawego, tej terakoty dodane, więc główka ma inny zdecydowanie odcień. Ale to tak jak mówiłam, już to od Was zależy, jaki efekt finalny chcecie osiągnąć, prawda? I jakie kolorystyki ze sobą zestawicie, jaką kolorystykę ze sobą zestawicie. I w tym momencie to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik okazał się dla Was pomocny i przełamie gdzieś Wam te opory co do malowania twarzy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.